Och, pan, witam pana Tromarksa, nie pamiętam kto to jest. Także panie Mateusze, pan odpowie. Spróbujemy coś chytrego. Damy piona dla wyrównania szans. No jeszcze jednego. Proszę, jak kosi te piony. Wziął wszystkie, no trudno. No, wołżański, wołżański. Wołżański gram. A to pan Krzysztof gra. A to bo to pan Krzysztof jest. A to dobrze, panie Krzysztof, bo ja nie wszystkich kojarzę stąd tam. No i teraz jest problem. Bić albo nie bić. Oto jest pytanie. Konisiem nie można. O! No to trzeba zbić tu. Gońca trzeba wziąć. I tu jest problem. No na razie tak. I teraz możemy tu, bo tam będzie problem roszadowy. Gdybyśmy wcześniej wyszli, można by się zasłonić skoczkiem na E2. Dalej roszujemy. Będzie problem roszadowy, nie ułatwiamy. Trzeba konisia przerzucić i wieżę na B8. Hetman bardzo często na tej przekątnej strzela. To jest bardzo dobra pozycja czarnych, pion odbity. Oj, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No najpierw tu. I teraz tu. Nie ma co się spieszyć z biciem na C3. Nie ma ruchu A3. A koniś nie ma gdzie odskoczyć. Ja chcę zbić wieżą na B2.
Moment, jak się zachować? No skąd ja mówię, jak się zachować? Jak się powinniśmy zachować, że koresnuje przy nim został król gonic i skoczekan, a przeciwnik widać, że nie ma pojęcia, jak się matuje, a jeszcze w grze szybkiej bez czasu. No co możemy zachować? Możemy poddać, możemy udawać się nie przejmować. Mówiłem, że chcę zbić na B2. A jak nam się nie spieszy, możemy po prostu grać. Wisi hetman, wisi koniec. Po król bije B2, hetman A2 daje szacha. Nie wiem, co to daje, ale wygląda nieźle. Przyznam się, że nie policzyłem, zagrałem intuicyjnie. Tu jeszcze wisi. Trzeba strzelić tu. Na hetman C2 niedobre. Hetman B3, wieża B8 jeszcze jest też niedobre. A skoczek pójdzie na F6. Skąd będzie bronił tu, atakował tu i naskakiwał tu. Jak można mi tak grać, kochani? A co, jestem bez wieży? Raz, dwa, trzy. Muszę coś odbić, jak jestem bez wieży. No, to nie elegancko. Szach. Jestem bez wieży, panie Krzysiu. Wieży nie ma, mata nie ma. Pięknie. To słaby ruch na szczęście. Jest pułapka. Taki szwindel. A i hetman A3 jeszcze grozi. Nie wiadomo, czy lepsze hetman A3. Hetman A3 jeszcze lepsze, bo król nie ma gdzie odejść. Oj, dziękuję.